Wiele zabytków na terenie powiatu kłodzkiego wymaga kosztownych renowacji, dlatego powiat kłodzki wspólnie z posłanką Moniką Wielichowską i senatorem Stanisławem Jurcewiczem stara się uzyskać środki na ten cel z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dlatego do Kłodzka z wizytą roboczą przyjechała minister kultury i dziedzictwa narodowego profesor Małgorzata Omilanowska, która odwiedziła historyczną twierdzę kłodzką, a wcześniej była w zabytkowych murach liceum ogólnokształcącego imienia Bolesława Chrobrego w Kłodzku. Najważniejszym celem mojej wizyty jest zorientowanie się w najpilniejszych potrzebach kultury w Kłodzku, a zwłaszcza jeżeli chodzi o ochronę zabytków. Kłodzko to jednak ta paniała perła architektury, miasto wielu fantastycznych dzieł, z niezwykłym w skali całego kraju dziełem fortyfikacyjnym, jakim jest twierdza Kłodzka. I myślę, że jesteśmy w stanie wymyśleć, w jaki sposób wybrnąć drobnymi krokami, powoli, ale skutecznie z problemów, przed jakimi władze miasta stoją. A dzisiaj mieliśmy wizytę pani minister, którą zaprosiliśmy na twierdzę i pokazaliśmy jej e, główne obiekty twierdzy, tej głównej części, bo nie byliśmy na e, Owczej górze. Mm, to jest dążon, e, tarasy widokowe nad miastem, także pani minister zobaczyła, że, że jesteśmy w środku Kotliny mm, no i Wielkiego Kleszcza, który był niedawno robiony, żeby pokazać, że, że coś, co jest wykonane i cukierkowo wygląda, niekoniecznie jest poprawnie wykonane. Tutaj była sytuacja przy, przy poprzedniku, czyli przy burmistrzu Bogusławie Szpytmie, taka, że ściągano te pieniądze zewnętrzne, zupełnie nie dając możliwości działania tych, tym podmiotom miejscowym. A to, co zrobili niestety na twierdzy, tak jak właśnie Wielki Klesz, no to jest porażka. To jest porażka. Wielki kleszcz, w moim mniemaniu, powinien być wykreślony z ewidencji zabytków po tym, jak został wyremontowany. Ja bywałam bardzo często w Kłocku, jestem chyba 15 raz w życiu. Ale w różnych rolach tu bywałam głównie jako historyk architektury, osoba, która oprowadzała studentów po zabytkach kłockich. Więc, ja, od strony historyczno-artystycznej, to miasto znam bardzo dobrze. Ale dzisiaj miałam okazję poznać ludzi ludzi, którym się chce, którzy mają w sobie zapał, którzy tworzą organizacje pozarządowe, którzy są gotowi angażować młodzież w trybie wolontariatów, wiele działań i to wydaje mi się najcenniejsze. Miasto Kłocko stara się pozyskać środki finansowe na renowację zabytków w Kłodzku. Zapytaliśmy panią minister, jakie są szanse, żeby pozyskać te fundusze. Środki ministra kultury na ochronę dziedzictwa rozdysponowywane są w trybie konkursowym. W związku z tym, szanse, żeby mieć, trzeba przede wszystkim złożyć wniosek do konkursu. A potem one są nie najwyższe, bo jednak mówimy o uzyskiwaniu mniej więcej przez 15-20% z czasami złożonych w Wniosków faktycznie środków. Niemniej bardzo dużą rolę odgrywa kontynuowanie projektu, bardzo dużą rolę odgrywa w ocenie także wartość samego zabytku, dlatego myślę, że szanse zabytków kłockich są bardzo wysokie. Mamy wiele zabytków, mamy wiele do zrobienia. Wiele już zrobiliśmy, ale wielość zabytków jest tak olbrzymia, że potrzeb, ma, potrzeb mamy jeszcze dużo. Dzisiaj jesteśmy na twierdzy kłockiej, dlatego że mamy na nią pomysł. Będziemy starać się o środki. Natomiast w drugiej części dnia pojedziemy do Pałacu Gorzanów, gdzie kilka dni temu zostały odkryte freski XVII-wieczne, które zresztą przedstawiają na sufitach podręcznik dobrego wychowania dla dobre, dobrze urodzonych. Jest, był to podręcznik XVII wieku bardzo popularny w wyższych sferach. Będzie też spotkanie z ojcem Albertem Krzywańskim, Kustoszem Wambierzyc. Dlatego, że oprócz tego, że już zrobiliśmy monumentalne schody, krużganki, odwodnienie, zaczynamy pierwszą część elewacji. Pani minister zwiedziła też liceum Bolesława Chrobrego. Byliśmy w Auli. Tam również są inwestowane środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zadań mamy wiele, punktów tak samo dużo. Dojdzie też dzisiaj do spotkania z burmistrzem Korczakiem, burmistrzem Międzylesia, dlatego, że podczas ostatnich burz doszło do ym, dewastacji y, y, kilku, y, chyba konkretnie pięciu y, kościołów, w tym y, jeden kościół y, jest uszkodzony y, bardzo. Chcemy o tym wszystkim z panią minister y, porozmawiać. Jesienią są kolejne nabory, a my, Ziemia Kłodzka, będziemy y, się starać o, o te środki. Czyli będziemy trzymać kciuki. Tu trzeba zawsze, dlatego że beneficjentów jest dużo, wnioski składane są bardzo dobre, czyli te punktacje są wysokie, więc pani minister musi dzielić, etapować, ale jeżeli już nasze zabytki znajdują się w pierwszej fazie etapowania, to te kolejne też następują. Więc małymi krokami odbudowujemy nasze zabytki. Będziemy też dzisiaj z panią minister rozmawiać na temat Zamku Rycerskiego w Ratnie Dolnym. Będziemy też rozmawiać na temat Pałaców Bożkowie. Niestety te dwa ostatnie zabytki są w rękach prywatnych i mamy nieco związane ręce, ale będziemy szukać ścieżki, pomysłu na to, aby nie dochodziło tam do dalszej dewastacji.